Witam serdecznie. A oto pierwszy odcinek z Ekstra Klasa Tour. Zastanawiacie się, co my tu robimy we Wrocławiu, wokół Stadionu Śląska. Tak jest, zafutbolowani postanowili, że w tym sezonie Ekstra Klasy 2021-2022 zwiedzimy sobie wszystkie 18 stadionów Ekstra Klasy. I to nie jest się porywanie z motyką na słońce. Tak jest plan. Tutaj mamy baner PI Kranówkę. Taki baner tutaj promuje nam Śląsk Wrocław. Śląsk Wrocław jest naszym pierwszym przystankiem z listy 18 różnych stadionów w Polsce, które obecnie partycypują w PKO BP Ekstraklasie. Także nic dodać, nic ująć. Zaczynamy nasze Tour de Ekstraklasy. Cały nasz tour zaczniemy sobie najpierw od zwiedzania stadionu Śląska Wrocław i tak generalnie nasze tour de Ekstraklasa będzie wyglądać, że najpierw sobie będziemy zwiedzać stadion, na ile to oczywiście możliwe, a następnie uderzymy już na sam event, jakim jest mecz Ekstraklasy. Wszystko, moi mili, wszystko zaczyna się od wody. Śląsk poleca. Pij Kranówkę. Pij Kranówkę, tak? A to, moi drodzy, taki underground. Tak mi się wydaje. W sumie nie wiem, jak tu wyszedłem, ale zaszedłem. To jest takie informacje. Tu jakieś nawet przedszkole jest na terenie stadionu. Ciekawie. Tak to wygląda wszystko z poziomu murawy. Murawy. Ławka trenerów, zawodników, rezerwowa. I po drugiej stronie banery. Tak, to się prezentuje. Panie i panowie. Stadion z samej góry. Nie wiem, czy mnie słychać. Za oknem, można tak rzec, głośne dźwięki. Śląsk Wrocław, proszę państwa. Pierwszy raz przystanek naszego Tour de Ekstraklasa. Powiększenie. Eleganckie na logo Ekstraklasy. Nie wiem, czy się widzieć. Czy mi się wyfokusuje. No, wyfokusuję się. Tour de Ekstraklasa, Śląsk Wrocław. Jest tu co dość wysoko, wam powiem. Jest tu dość wysoko. Oj tak. Idziemy powoli do góry. Skybox. Pamiętam, jakie niejakie VIP-y przesiadują. W trakcie dnia niemeczowego ludzie się puszczają na bungee. O, a tu pięknie widać całą panoramę. Ładnie, co? Kasy biletowe. Tak mi się wydaje, że to są kasy biletowe. Albo nie, alkohole, czyli to jest jakiś barek w trakcie dnia meczowego. Jutro będzie tu dudniło. Z pewnością, proszę państwa, labirynty we Wrocławiu. Labirynty. Tak. Jeżeli chcecie dojść do góry, są labirynty. Proszę państwa, wygląda stadion, kiedy nikt tu nie gra. Kiedy wszystko jest puste. Murawa. Bramki złożone. Człowiek na linie. To wam zbliżę nawet. Człowieka na linie, coś robiącego wrażenie, wam powiem, na pewno. Oczywiście, czym by była wizyta na stadionie ekstraklasowym bez wizyty w klubowym sklepie. Zaraz sobie tam wejdziemy. Wizyta w oficjalnym sklepie Śląska nie obyła się bez zakupu małych upominków, szaliczek i długopisik. Zaopatrzony, można iść na stadion. Jeśli byli ciekawi, na stadionie we Wrocławiu są dwa punkty sklepikowe. Tutaj i troszeczkę dalej. Marek, stadion Śląska. Można sobie zjeść hot doga, zapiekankę, popcorn, nachosy z kolą. Nie wiem, czy teraz chyba dobrze widać. I tam woda i też. Jest kilka ich. Ale tylko dwa są funkcjonalne.
Trybuna przeciwna. Trybuna Zagorzal, Panów Śląsk. Oj tak. Wyniki podczas spotkań
na Tour de Ekstraklasa sprawdzamy na aplikacji Flash Score. Zaraz sobie wejdziemy sprawdzić rezultaty na innych boiskach Ekstraklasy. Wchodzimy Ekstraklasa, przełożony mecz Radomiaka i Rakowa. Tutaj przerwa 0-0. Oczywiście w aplikacji możemy sobie sprawdzić składy, jakie są statystyki meczów, kursy bukmacherskie, czy też nawet całą tabelę Ekstraklasy lub zapowiedzi. Polecamy aplikację Flash. Połówka na 0-0, a tutaj już Lipowy Śląsk bardziej rozkręca, druga już okazja. Zobaczymy, czy w końcu będzie kilka goli dla kibiców, jak głosi hasło tutaj na trybunach. Chyba wynik rozczarowujący, bo widzę za mało
Słowia, który naprawdę jest ładny. Zobaczcie, cały czas tutaj przed tym pięknym, dużym stadionem w Wrocławiu gościł m.in. finały Euro 2012. Gdzie nas następnym razem wywiezie podczas naszego Ekstraklasa Tour? Kto wie? Na razie gościliśmy we Wrocławiu, stadionie Śląska Wrocław, a przed nami jeszcze kolejne 17 stadionów PKO PZL Ekstraklasa. To byłoby na tyle w tym epizodzie Tour de Ekstraklasa. Jeżeli podobał się ten materiał, zachęcamy do dania łapki w górę, zasubskrybowania kanału oraz oczywiście udostępniania tego materiału. Oczywiście zapraszamy na social media zafutbolowanych, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, do których linki znajdziecie w opisie. A ja byłem Kacper z Zafutbolowanych i do szybkiego usłyszenia.